Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się dziś proces 15-latka, który w listopadzie ubiegłego roku próbował zabić nożem swoją matkę i ojca. Będzie odpowiadał jak dorosły. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się wieczorem 20 listopada 2022 roku w Częstochowie. Wtedy 15-latek miał wziąć nóż i zaatakować swoją matkę. Gdy ta zaczęła się bronić, z pokoju wyszedł jej mąż, który pomógł obezwładnić nastolatka. Oboje doznali obrażeń. Nastolatek odpowiada za usiłowanie zabójstwa. W trakcie postępowania wykluczono, aby sprawca tego zdarzenia znajdował się w chwili jego popełnienia w stanie nietrzeźwości, czy też pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających psychotropowych bądź psychoaktywnych. Z uzyskanej opinii psychiatrycznej wynika, że nie znajdował się on również w stanie, który w jakikolwiek sposób wyłączałby bądź ograniczał jego poczytalność. Podejrzany nie był dotychczas karany. Sąd uznał, że mimo, że nastolatek nie ukończył jeszcze 17 roku życia, to może odpowiadać jak dorosły. W trakcie postępowania 15-latek przyznał się do winy.